Cześć, ja jestem Blanka i dzisiaj dla Was przygotowałam ulubieńców miesiąca lipca. Jeżeli jesteście zainteresowani, zaczynamy! Ja mam cerę bardzo tłustą, przez co ciężko jest mi dobrać podkład, który będzie trzymał się na mojej twarzy przez cały dzień. I tak naprawdę znalazłam jeden podkład, który przy takich upałach utrzymuje mi się na twarzy i to jest Rimmel Wake Me Up. Ja mam akurat tutaj dwa odcienie, ponieważ jestem teraz pomiędzy tymi dwoma. To są odcienie 201 i 100. 100 jest świetny dla mnie w miesiącach zimowych, a 201 jest za ciemny dla mnie zawsze, ale nie mogłam tutaj znaleźć takiego koloru pomiędzy, więc kupiłam dwa i je ze sobą mieszam. I muszę powiedzieć, że to jest naprawdę dobra mieszanka kolorystyczna dla mojej cery. Te podkłady są bardzo fajne, ponieważ mają takie delikatne drobinki w sobie odbijające światło. Dla takiej cery tłustej jak ja może to nie być zbyt fajne, ponieważ po jakichś 3-4 godzinach skóra zaczyna się błyszczeć, ale ja mam bardzo dobry matujący puder transparentny, więc to nie ma znaczenia. Dla mnie ten podkład trzyma się cały dzień. Kolejną rzeczą, która pomaga mi utrzymać podkład na twarzy przez cały dzień, jest Benefit Professional. To jest primer, ja myślę, że każdy go zna. To jest jedna chyba z lepiej sprzedających się rzeczy, produktów w Beneficie. To jest podkład... To jest primer, który ma za zadanie wygładzić skórę, zminimalizować pory, no i przedłużyć trwałość podkładu. Ja osobiście uważam, że ten produkt jest świetny, nawet mogę powiedzieć, że fantastyczny, ponieważ ja mam problemy z rozszerzonymi porami w strefie T. O, to raczej była strefa krzyżowa, a nie strefa T. No, jeżeli przychodzą takie ciepłe dni, to pierwszą rzeczą, która znika z mojej twarzy, to jest róż. Ja znalazłam, jak byłam w Polsce ostatnio, oj, dawno temu nie byłam w Polsce, ale jak byłam w ostatnim wizycie, znalazłam róż Essence Silky Touch Blush, tylko właśnie ja nie wiem, jaki to jest numer, ponieważ zdarła mi się etykieta z tyłu, ale to jest taki typowo baby pink, może z delikatną poświatą takiego brzoskwiniowego koloru, blush, który róż. Poprawiajcie mnie, jeżeli będę mówiła źle. To jest róż, który trzyma się na mojej twarzy przez pół dnia. Nie powiem, że przez cały dzień, bo jeżeli jest tak gorąco, to nic się nie utrzyma na mojej twarzy. Fajna rzecz, utrzymuje się na policzkach długo. Myślę, że jeżeli macie problemów z tak tłustą cerą jak ja, to będzie Wam się trzymał do samego wieczora, od rana do wieczora. Co mam tutaj z rzeczy, które mnie powaliły na kolana? Rzeczy, które są naprawdę totalną nowością dla mnie. No, szykujcie się. Lorac Pro Palette 2. Ja mam jedynkę już od jakiegoś czasu, wydaje mi się, że od roku, jeżeli się nie mylę. I jedynka jest przefantastyczna. Gama kolorystyczna jest genialna, idealna, naturalna. Teraz wyszła, nie wiem, miesiąc temu, może nawet niecały miesiąc temu, 2, 16 cieni. 8 jest całkowicie matowych, a 8 na dole jest błyszczących. Tylko, że to nie jest jak z brokatem błyszczące. To jest po prostu błysk, to nie jest jakiś tam brokat, który będzie spadał Wam pod oczy i trzeba będzie się nim użerać. Nawet jeżeli to jest początek Twojej przygody z makijażem, w 100% polecam, chociaż rzecz nie jest tania. To muszę powiedzieć, że to jest ogromny minus, że rzecz jest no naprawdę droga. Ja, to znowu był prezent, ale muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo szczodry prezent, bo wiem, że ta cena była powalająca. Dlatego też tak się cieszę, że to mam moje dzieciątko. Kolejną rzeczą, która pozwala mi utrzymać makijaż przez cały dzień w tak gorące dni, jest maskara. To jest maskara z Benefita, kolejna rzecz z Benefita, Day Real. I tak, ja wiem, że część osób uwielbia tą maskarę, część nienawidzi. Ja wiem, że Zmalowana tutaj robiła różnego rodzaju recenzje i bardzo zachwala tą maskarę. I ja tak samo muszę powiedzieć, że ta maskara jest świetna, jest wręcz fantastyczna. Jedyna rzecz, która mogłaby być minusem tej sytuacji, jest to, że ta maskara jest niesamowicie droga. To się aż w głowie nie mieści. Ja słyszałam, że ta maskara w Polsce kosztuje około 130 zł, poprawcie mnie, jeśli się mylę. No, ale nawet jeżeli kosztowałaby 100 zł, czy tam 120, ja uważam, że to bardzo dużo, ponieważ jak długo może maskara być otwarta? 2 miesiące? 3 miesiące?
no dla porównania, taką paletę, za którą płacimy, no też duże pieniądze, no ale ona tak naprawdę, możesz jej używać przez 2 lata. No ale jeżeli byśmy na bok odsunęli to, że to jest bardzo drogi produkt, maskara, produkt sam w sobie, rewelacja, naprawdę. Ja mam problemy z rzęsami, ponieważ nie mam ich za dużo, są raczej krótkie. No i muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie wyciąga, podkręca i trzyma, ja używam zalotki oczywiście, ale trzyma podkręcanie przez cały dzień. Kolejną rzeczą z cyklu wodoodpornych produktów jest kredka do oczu z Rimmel Scandalize. Ja mam akurat brązową o numerku 003. To jest akurat nowa, ja mam taką malutką jeszcze w toaletce. To jest całkowicie nowa, jeszcze jej nie używałam. Ale ta rzecz jest niesamowita. Słuchajcie, ja mam niesamowicie tłustą powiekę, ale jak położę, jak obrysuję sobie oko tą kredką, rewelacja. Jak już raz wyschnie, wsiąknie w powiekę, nie wiem, czy to nie wsiąka, no ale wiecie, co mam na myśli, zostaje na miejscu, naprawdę. Mam tak czasami, że jak używam kredek jako eyelinera, tutaj przy linii rzęs, to 2 godzinki wszystko odbijam się pod spodem i wyglądam jak panda, jak miś panda i to nie jest fajne, to w żaden sposób nie wygląda fajnie, ale te kredki z Scandalize są super. Też są wodoodporne, to też jest wodoodporna, polecam. Kolejna rzecz, niezbędnik dla osób, które mają tłustą skórę, bibułki matujące. I nieważne, czy będzie to jakaś bibułka z Sephory, czy tam z Safory, ja akurat mam z Vibo, koleżanka mi przywiozła ostatnio z Polski. Cześć Maju! I słuchajcie, rzecz, z którą ja się nie mogę rozstać. Ja mam te bibułki w torebce, ja mam je w toaletce, wszędzie gdzie ja jestem, mam te bibułki. Ponieważ tak jak już powiedziałam Wam wcześniej, ja mam niezwykle, ekstremalnie i okropnie tłustą skórę. Tylko to sprawia, że moja skóra wygląda świeżo i jest matowiona. Wiecie, no wszyscy mówią, a możesz zawsze przypudrować twarz, ale ja nie chcę w ciągu dnia kłaść jeszcze więcej produktów na twarz i jeszcze sprawiać, żeby ten makijaż był cięższy. Dlatego nie bardzo chcę nakładać jeszcze kolejne produkty na siebie. Dlatego fajną sprawą jest właśnie taka bibułeczka i ja używam setting spray, czyli taki giełkę wykańczającą, tak to się nazywa. I rewelacja, naprawdę uwielbiam ten sposób na matowienie mojej skóry i trzymanie jej no, ładnie wyglądającej. Ale o czym chciałam powiedzieć, że jeżeli nie masz na czasu, żeby nakładać i bazę, i cienie, i potem jeszcze liner, i potem jeszcze maskarę, i podkręcać rzęsy, bo to jednak jest długi proces, a najczęściej mamy ile? 10-15 minut, żeby się pomalować i do drzwi. Bardzo fajną rzeczą jest Maybelline Color Tattoo. To są cienie w kremie. One co prawda nie są wodoodporne, nic takiego, ale ich trwałość jest powalająca, naprawdę. Tak jak mówię, ja mam mega tłustą powiekę i cerę. To się trzyma cały dzień. To ja akurat mam numerek, jak to się nazywa? 70 Barely Blade, ble, 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 ble. 70 Barely Blended. Ja nie wiem, czy możecie w Polsce kupić akurat ten odcień, bo ja ten akurat zamówiłam na eBayu, o ile się nie myję. No, nie myję, o ile się nie myję. O ile się nie mylę, to chyba zamówiłam to na eBayu albo na Allegro, w każdym razie online. Bardzo fajna sprawa. To jest taki kolorek troszeczkę perłowy, troszeczkę beżowy. Ma odrobinę błysku w sobie. Ale rewelacja. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że ja kładę ten cień na powiekę, bez żadnego primera, pod spodem nic takiego, do tego eyeliner i maskara i good to go. Z pielęgnacji. Muszę Wam się przyznać, że ja jestem raczej leniwa, jeżeli chodzi o pielęgnację. Wiem, że dziewczyny stosują tysiące kroków przed pójściem spać. Jakieś serum, jakieś oczyszczenie, jakieś maski, jakieś chusteczki oczyszczające i złuszczające, peelingi. Ja podziwiam. No. Ale jest jedna rzecz, która po prostu mnie wessała, totalnie pochłonęła, rzecz, w której się zakochałam i której już nigdy nie opuszczę. A o czym mówię? A mówię mianowicie o oleju do twarzy, tak się mówi, olej do twarzy, Skills Midnight Recovery Concentrate. Rzecz super. To jest olej. I teraz pomyślcie sobie, Blanka, ty masz tłustą skórę, dlaczego stosujesz olej? No właśnie, ten olej jest rewelacyjny, ponieważ nie dość, że nawilża moją skórę, to jeszcze pomaga mi kontrolować błyszczenie się cery. To jest niesamowite i ja nie wiem, jak to działa, naprawdę, bo to przeczy logice, żeby kłaść jeszcze olej na twarz, która, na skórę, która się przytłuszcza,
Genialne, genialne, jest bardzo wydajne, ponieważ ja teraz już mam połowę buteleczki, kupiłam go, ja myślę, że dobre, jakieś 5-6 miesięcy temu, mam pół buteleczki, no i znowu muszę wam powiedzieć, to jest rzecz nie tania, po prostu święty graal dla mnie, święty graal.